Agnieszka Kwiatkowska z 10. edycji programu Rolnik szuka żony zachwyca urodą. Rolniczka w ostatnim czasie pochwaliła się w sieci zdjęciami, na których widać idealny makijaż i świetnie dobraną fryzurę. Na jaką imprezę szykowała się Aga? Jak zmieniła się Agnieszka z 10. edycji Rolnik szuka żony? Podczas nagrań do 10. edycji programu Rolnik szuka żony Agnieszka występowała najczęściej w swoim naturalnym wydaniu. Rolniczka często pokazywała się w stroju do nauki jazdy konnej, ale również ubraniach roboczych, w których oporządzała swoje konie. Na randki Agnieszka ubierała zwiewne sukienki. Widzom programu Rolnik szuka żony z pewnością zapadł w pamięć nieprzeciętny charakter rolniczki. Agnieszka okazała się bardzo zdyscyplinowaną, zorganizowaną, pewną siebie, zaradną i dynamiczną osobą. Jak podkreślała rolniczka, to, co ma, zawdzięcza sobie i swojemu tacie, z którego pomocą skrupulatnie rozwijała konno-restauracyjny biznes. Od czasu zakończenia programu Agnieszka częściej pokazuje się w internecie. Kobieta zaktywizowała swoją obecność na Instagramie i dzieli się z fanami zdjęciami, na których wprost zachwyca urodą. Agnieszka z 10. edycji, Rolnik szuka żony, jaka to melodia? Agnieszka z 10. edycji, Rolnik szuka żony, wyglądała świetnie już podczas finału programu. Krótko po jego zakończeniu zdecydowała się na charytatywny występ w show, jaka to melodia, gdzie rywalizowała o zwycięstwo wraz z Anną Derbiszewską i Waldemarem Gilasem. Anna pojawiła się za pulpitem w czerwonej sukience przed kolano, z rękawami oraz głębokim dekoltem. Rolniczka postawiła na delikatne dodatki w postaci kolczyków, bransoletki i naszyjnika z imitacji pereł. Całość stylizacji dopełniła złotymi sandałkami na szpilce. Nie eksperymentowała z włosami, które były po prostu wyprostowane. Agnieszka z 10. edycji, Rolnik szuka żony, szykuje się na imprezę. W ostatnim czasie instagramowy profil Agnieszki przeszedł prawdziwą rewolucję, a to wszystko za sprawą jednego zdjęcia. Rolniczka w opisie dziękuje za starania kosmetyczce, która musi mieć fach w ręku. Agnieszka pochwaliła się swoim obserwatorom fotografią, na której pozuje w pełnym makijażu. Idealnie wykonana kreska na oku podkreśla piękne, duże, piwne oczy kobiety. Można zauważyć, że rolniczka pokusiła się również na wypełnienie rzęs, a całość dopełniła beżowa szminka. Aga postanowiła również zaszaleć z włosami. Na jej głowie pojawiła się prawdziwa burza loków, które imponują swoją objętością. Ponadto rolniczka wybrała kuszącą kreację w kwiaty z bardzo głębokim dekoltem. Kobieta do minimum ograniczyła biżuterię, ponieważ wybrała złote kolczyki. Nie zakładała naszyjnika, ponieważ kreacja, na którą się zdecydowała, była zakończona chokerem.
Co na co dzień robi Agnieszka z 10 edycji, Rolnik Szuka Żony. Agnieszka z 10 edycji, Rolnik Szuka Żony, na co dzień prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym hoduje konie. Rolniczka zajmuje się organizacją zawodów jeździeckich, ma nawet własny plan do jazdy konnej.